Będziemy dzisiaj dalej mówić o sile reakcji podłoża. Sile, którą nazywaliśmy również siłą normalną, z racji tego, że zawsze działa ona prostopadle do powierzchni, na której leży dany przedmiot. Tutaj, naszym przedmiotem, który nam posłuży do, do, do prezentacji naszego tematu, będzie taki oto but. I w myśleniu o tej właśnie, o tej sile reakcji, podłoża o tej sile reakcji na nacisk ze strony, powiedzmy, przedmiotu dotykającego jakiejś powierzchni, pojawiają się pewne błędy czy też nieporozumienia i chciałabym krótko te nieporozumienia omówić. I ewentualnie wyjaśnić. Otóż pierwsza jest taka, że często zapomina się o tym, że właśnie ta siła reakcji podłoża, zwana przez nas również siłą normalną, właśnie z racji tego, że zawsze działa prostopadle do powierzchni, jest siłą kontaktową. Siłą, która bierze się z kontaktu między dwoma ciałami. Czyli powiedzmy, kiedy na przykład mamy taką sytuację, że nasz but znajduje się tutaj, niczego nie dotyka, powiedzmy jest w fazie swobodnego spadku, w tym wypadku działa na niego siła przyciągania grawitacyjnego tak, to pod wpływem którego but spada, to w momencie, kiedy nie dotyka on żadnej, tutaj żadnej powierzchni powiedzmy tego pomieszczenia, tego pokoju, w którym jest zamknięty, to żadna siła normalna na niego nie będzie działać. Natomiast często pojawiają się takie, jeśli jest problem, żeby właśnie rozrysować, rozpisać wszystkie siły działające na przedmiot, często zdarza się tak, że ktoś automatycznie napisze, że tutaj działa jeszcze dodatkowo właśnie ta siła, siła normalna, tylko to co to jest? Siła reakcji Czego? Na co? Nie wiadomo. Otóż w momencie, kiedy właśnie, kiedy but ani do podłoża, ani do ściany nie dotyka, to ta siła nie działa. Nie ma jej. Natomiast w momencie, kiedy but zetknie się, o tutaj nie działa, nie działa, nie działa, natomiast w momencie, kiedy zetknie się tutaj z podłogą, to wówczas również siła reakcji podłoża. Zacznie na niego działać. No, i jeśli sobie przypomnimy ten pierwszy film o sile normalnej, w którym mówiliśmy o tym, jakie jest tak naprawdę w obrazie mikroskopowym źródło tej siły, no można sobie przypomnieć, że jest to siła po prostu odpychania między elektronami tworzącymi atomy przedmiotu powiedzmy naszego buta i, i podłoża. Jest to siła, która zapobiega po prostu przenikaniu przez, przez podłogę, przez ściany. Tak można by się zastanowić, że dlaczego w zasadzie ta siła nie jest brana pod uwagę zawsze. Przecież wiadomo, że cały czas czy nasze ciało czy nasze buty są otoczone elektronami tworzącymi inne, inne ciała, obojętne czy ich dotykamy czy nie. I w zasadzie można by, no co, brać, brać pod uwagę po prostu odpychanie wszystkich elektronów tworzących nasze ciało przez wszystkie elektrony we wszechświecie, czy tam w najbliższym otoczeniu, czy też, czy też przyciąganie przez Protony, no nie bierzemy tego pod uwagę, bo to te wszystkie oddziaływania po prostu się znoszą do zera i tego nie będziemy odczuwać, natomiast sytuacja się zmienia trochę w momencie, kiedy atomy jednego ciała znajdą się tak blisko atomów drugiego ciała, tak jakby chciały zająć to, to miejsce w przestrzeni zajmowane do tej pory przez, przez atomy drugiego ciała. Wtedy to odpychanie elektrostatyczne zaczyna grać rolę i właśnie skutek tego, że tutaj każdy, wszystkie elektrony tutaj tworzące te atomy jakby bronią swoich, swoich pozycji, odpychają Elektrony tworzące te, te atomy, które na nie naciskają, wskutek tego pojawia się właśnie taka wypadkowa siła, będąca właśnie siłą reakcji podłoża reakcją na nacisk wywierany przez przedmiot właśnie na podłoże. I tak jak już mówiłam, jest to siła wyłącznie kontaktowa, wyłącznie w momencie, kiedy atomy powiedzmy naszego ciała, tego Buta czy, 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 czy nasze własne chcą zająć miejsce zajmowane dotychczas. Do tej pory przez atomy na przykład ściany czy podłogi. Tak? Drugim nieporozumieniem jest to, że automatycznie zakłada się, że ta siła co do wartości jest równa masie pomnożonej razy przyspieszenie ziemskie. Znaczy tak bywa bardzo często, rzeczywiście, natomiast nie można automatycznie zakładać, że tak jest, ponieważ jest to bardzo szczególny przypadek. Nie zawsze tak jest. Tak? Zastanówmy się, kiedy tak będzie. No i powiedzmy, że mamy taką sytuację, że nasz but rzeczywiście spoczywa tutaj na. Leży na podłodze, więc możemy do niego zastosować drugą zasadę dynamiki Newtona. W tym kierunku, bo w ogóle leży, nie przyspiesza w żadnym kierunku, ale, ale, ale ograniczmy się do kierunku tutaj tego pionowego, do kierunku Y. W tym kierunku rozważmy drugą zasadę dynamiki, która nam mówi, że przyspieszenie w kierunku właśnie Y to jest suma wszystkich sił działających w tym kierunku podzielona przez. Masę buta, niech ona będzie równa M. A w związku z tym, jeśli but nie przyspiesza, w szczególności w tym kierunku pionowym nie przyspiesza, to po tej stronie będziemy mieć po prostu 0. Natomiast tutaj, jeśli założymy, że jedyne siły, jakie działają na but, to jest właśnie ta siła normalna, ta siła reakcji podłoża oraz siła grawitacyjna, no to wówczas mamy, jeśli sobie założymy, że wszystkie wektory z, z, zwrócone. Do góry złóż kierunku y mają wartość dodatnią, a wszystkie zwrócone do dołu mają wartość ujemną, to wówczas będziemy mieć tutaj w tym równaniu, właśnie siłę normalną minus przyspieszenie, masa razy przyspieszenie ziemskie i to wszystko podzielone przez masę Buta. No i wtedy faktycznie, jak całość pomnożymy razy masę, to wówczas będziemy mieć 0. To się równa siła normalna minus. Masa razy przyspieszenie i w efekcie, jeśli do obu stron dodamy masę razy przyspieszenie ziemskie, to dostaniemy faktycznie taką równość, że siła normalna to jest, jest równa co do wartości właśnie masie pomnożonej razy przyspieszenie ziemskie. Faktycznie, natomiast zobaczmy, że jak bardzo szczególny jest to przypadek. Ile tutaj założeń zrobiliśmy? Po pierwsze, założyliśmy, że działają tutaj tylko dwie siły, tylko siła grawitacji i siła normalna, że żadne więcej siły nie działają na. Nasz przedmiot. po drugie założyliśmy, że but nie przyspiesza, że jego przyspieszenie wynosi zero, no a po trzecie jeszcze założyliśmy, że wszystkie siły, które mamy działają jedynie tutaj wzdłuż tego wzdłuż kierunku y, no ale zobaczmy i wtedy faktycznie wychodzi tak, że rzeczywiście siła normalna jest równa co do wartości tej właśnie masie pomnożonej razy przyspieszenie, natomiast zobaczmy rozluźniajmy te warunki jeden po drugim, zobaczmy co się zmieni, O, zmniejszyliśmy to troszeczkę, żeby mieć trochę więcej miejsca no, i teraz załóżmy, że działają jeszcze jakieś dodatkowe siły. Na przykład, powiedzmy, dodatkowo przyciskamy nasz but, tak? Ręką powiedzmy go dociskamy. A, tak. Działamy siłą, nazwijmy ją F1. zwrócona w ten sposób. No, i co wtedy? Musimy ją uwzględnić tutaj w naszym równaniu. W jaki sposób? No, ona ma zwrot. Do dołu, wobec tego według naszej konwencji znaków tutaj wejdzie z minusem. Tak, jak tu całość pomnożymy razy m, no to tutaj również będziemy mieli z minusem. I żeby dostać wartość siły normalnej, to musimy jeszcze dodać oprócz m razy g musimy dodać jeszcze to F1, czyli w efekcie tutaj będzie dodatkowo, jeszcze ta siła F1. Odpowiednio ta siła normalna będzie musiała być większa, tak? Jeśli cały czas zakładamy, że tutaj nasz but po prostu na tej powierzchni stoi, nie przyspiesza, Przyspieszenie jest cały czas zero, no to wówczas to się zmieni w ten sposób. No i jest to, jest to bardzo takie, powiedziałabym, intuicyjne. Przyciskamy, bo przyciska mocniej no podłoża, wywiera większy nacisk na podłoże, a wobec tego reakcja podłoża jest odpowiednio, odpowiednio większa. Tak, a co by było, gdybyśmy powiedzmy my tutaj właśnie przyciskali, a ktoś inny złapałby tutaj, złapałby gdzieś na przykład tutaj i zacząłby ciągnąć. Do góry z siłą F2. Tak, no to również musielibyśmy uwzględnić. Tutaj w tym naszym równaniu, ponieważ zwrot jest do góry, to ze znakiem plus. Tu podobnie po pomnożeniu yy, przez masę całości całego naszego równania, a w efekcie, jeśli tutaj byśmy chcieli otrzymać właśnie tę siłę, to oprócz dodania Mg do obu stron, oprócz dodania F1 do obu stron, musielibyśmy jeszcze odjąć F2. Od obu stron, tak? Czyli, czyli odjąć tutaj. Wobec tego ta siła normalna byłaby odpowiednio pomniejszona o tę siłę, która nam tu działa do góry, i to również jest intuicyjne, ponieważ przez to, że ktoś ciągnie do góry, to troszeczkę zmniejsza ten, osłabia ten nacisk na podłoże, więc i siła reakcji jest odpowiednio mniejsza. Jeszcze jedna komplikacja może być taka, że na przykład ktoś jeszcze działa siłą na nasz przedmiot i działa na niego jakoś tak pod kątem, tak? Niech to będzie jakaś siła F3, tutaj kierunek. X i kierunek Y są od siebie niezależne, więc nie należy uwzględniać tutaj w naszym równaniu na przyspieszenie w kierunku Y całej tej siły, ale jedynie, jedynie tę składową, składową pionową. Tutaj możemy tę siłę rozłożyć na dwie składowe. Tutaj mamy składową, którą nazwiemy sobie F3X. A tutaj podpiszę sobie, a tutaj mamy F3Y, tutaj. No i do naszego równania wzdłuż kierunku Y, tylko ta siła F3Y jest brana pod uwagę. Jest brana pod uwagę z plusem, ponieważ zwrot jest do góry. F3Y, tutaj, tutaj również, tak. I tutaj odpowiednio, żeby otrzymać Fn, musielibyśmy odjąć od obydwu stron tę składową F3Y, wobec tego ona tutaj wchodzi z minusem. No i jeszcze możemy, jeśli tutaj będzie jakiś kąt... Nazwijmy go sobie phi, no to wiemy, że jeśli tutaj jest f3 siła, no to wartość tych składowych, wartości tych poszczególnych składowych to będą tutaj będzie, jeśli tutaj jest f3y, no to wiemy, że to sinus kąta phi jest wyrażony przez wartość tej przyprostokątnej, która jest przeciwległa do kąta, czyli f3y podzielonej przez wartość całej siły F3, tak, czyli ta składowa F3y, no to jest wartość siły F3 razy razy sinus tego kąta, tak na marginesie. W każdym razie nawet jeśli mamy siłę taką działającą pod kątem, no to składowa tutaj w odpowiednim interesującym nas kierunku będzie wpływała na zmiany wartości tej siły normalnej. W tym wypadku, jeśli ta siła jest przyłożona w ten sposób, działa tak po skosie do góry, no to wtedy będzie też tę siłę normalną zmniejszać, bo ta składowa jest zwrócona właśnie do góry, więc zmniejsza nacisk buta na podłoże i znowu dlatego nam się ta siła zmniejszy. Jeszcze jedna kwestia jest taka, że ta cały tutaj to pomieszczenie, w którym nasz but się znajduje, to może nie być po prostu pokój, to może być winda. O tym był cały poprzedni film. To się dzieje, jeśli całość będzie się poruszała z jakimś przyspieszeniem, tak? Czyli tutaj będziemy mieli zamiast zera, będziemy mieć jakieś przyspieszenie a zwrócone, załóżmy, no, zwrócone do góry, tak? Tak narysowaliśmy, że do góry. No to wówczas wyjdzie na to, że jak tutaj pomnożo mamy pomnożone wszystko razy m, czyli tutaj mamy taki człon m razy a, to wtedy po przeniesieniu wszystko na drugą stronę będziemy mieli tę siłę, wartość siły normalnej odpowiednio większą o taki wyraz. O tym był cały film. Wcześniejszy właśnie o jeździe windą. Zachęcam Cię do obejrzenia go, żeby poznać problem może w większych szczegółach. Natomiast, właśnie widzimy, że w zależności od tego, czy te nasze trzy założenia, czyli że działają tylko te dwie siły siła normalna i siła grawitacji czy całość nie przyspiesza, i czy siły są zwrócone tylko, tylko w tym kierunku od tego zależy, czy rzeczywiście to będzie spełnione, czy niekoniecznie. I nie należy, absolutnie nie należy automatycznie zakładać, że siła normalna jest zawsze równa. Ma się razy przyspieszenie ziemskie, ma się ciała razy przyspieszenie ziemskie, bo jak widzimy tutaj, wystarczy zrezygnować z tych naszych restrykcyjnych założeń, i wówczas to już nie jest prawda.